No witam was w filmie. No witam was! Właśnie zaczęły się ferie i pewnie wielu z was ma jakieś super plany ogólnie na ferie, na wszystko. Chcecie posprzątać w pokoju, chcecie przepisać zeszyt do polskiego, czy coś takiego? Nie. Wiecie, na czym się skończy? Skończy się na tym, że najwięcej co zrobicie to leżenie w łóżku, przeglądanie Facebooka, Snapchata, Instagrama. Będziecie chcieli obejrzeć jakiś cały sezon serialu. I tak obejrzycie tylko te odcinki, w których nazwa jest najfajniejsza i ewentualnie opis. Prawdopodobnie chcecie również wychodzić ze znajomymi, nadrobić stare znajomości, coś tak dalej. Ale tak naprawdę i tak przeleżycie w łóżku przed komputerem, albo przesiedzicie przed komputerem, nieważne. Ty! Co? Whitney Houston! Gdzie? No pyta się, co cię widać. Jeszcze zacznij zwisać na tych gałęziach. No witam was tutaj z Między Drzew. Powiem wam, że nie wiem co tutaj robię. Ale jeżeli tutaj jestem, to znaczy, że z***piście spędzam ferie po prostu wśród drzew. Pokażę wam jaki jestem zwinny. Będę przeskakiwał na drugą stronę rzeki. Oddal. Patrzcie, robię kupę do rzeki. Będę surfował. Surfuję! Tak się spędza ferie, to są ferie. Na rzece, na statku pirackim. Wcale nie jestem mokry, wcale nie mam mokrych butów. Ale się bawię, bawcie się wtedy. Nie siedźcie przed komputerem. Nie. A widzicie? Patrzcie co mam. Chipsy serowe. Miam. Ej, patrzcie, moje chipsy serowe do was płyną. Płyną chipsy serowe do was. Słuchajcie, idę już do was. Nie musi mnie być widać. Zapadam się w jakieś muły i robię to specjalnie dla was. Stoję na wodzie. Serio. Jak ja tu przyszedłem? Czuję się uwięziony. Tak się to robi. Wow, widzicie? Widzicie to? Tak się podróżuje w ferie. Tak się odpoczywa. Po prostu ja dla was wszystko. Zobaczcie moje buty. Spełniajcie ferie tak jak chcecie. Nawet takimi głupimi przygodami jak ja. Mi się podobało, serio. Cicho. Widzieliście? Byłem gdzieś tam i co? Gówno. Ja wyszłam z tą reklamy. 3, 2, 1, 0. Takie rzeczy tylko ja, teraz idę ją złowić, bo nie wolno tak robić ogólnie. Ej, powiem wam, że łatwo poszło. Ja to wrzuciłem i to nie jest za autorytet. Jeżeli się bawicie i sobie wrzucicie, otwórz mi podgląd. Jeżeli się bawicie, jeżeli sobie wrzucicie, to spoko, ale pamiętajcie, że później trzeba takie coś wyłowić i najlepiej wrzucić do śmietnika, bo... Bez etykiety, właśnie. Unpacking? Etykiety? Patrzcie. O, słońce wyszło. Zazwyczaj w takich butelkach pod papierkiem macie jakieś rzeczy, żeby po prostu rozwiązać je. Wykreślanka. Odszukaj w diagramie słowa małpka, radio, północ, wózek, wiśnia, ławka, lekarz, talerz. Widzicie, jakie macie super zabawy na ferie? Siądźcie sobie i rozwiążcie. Za chwilę też to rozwiążę, ale zaraz zaraz to zrobię, pa. Kaczka. Cie. I teraz możecie zobaczyć, mam tutaj już takie, wezmę sobie patyczek. I patrzcie, o, nawet na drzewo. Nawet na rzeką możecie rozwiązać. Bierzecie patyczek i widać małpka i zaznaczamy. I teraz zaprezentuję wam, że po prostu nawet nad rzeką możecie się dobrze bawić. Widzicie, wykreśliłem wszystkie te słowa, które były tutaj podane. I powiem wam, że się źle nie bawiłem. No, no nie wiem, no czekam, może dzwonić, czy jest obiad. Koło Biedronki. Tej koło Piotra i Pawła. Dobra, 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 no, dobra, to pa. Teraz tym sposobem, będąc sobie nad rzeką, nad strumyczkiem, fajnie się bawiliśmy, rozwiązując wykreślankę i rozdzieliliśmy ogólnie etykietę od tego. To wyrzucacie do szkła, a to wyrzucacie do papieru i widzicie, wszystko jest pięknie wykorzystane i tyle. No i co? Ja teraz to na razie sobie tutaj stawiam. Widać, mój operator pokaże, że widać. Albo nie, to będzie materiał ze snapa i proszę wjechać na snapa. I tutaj, jak widzicie, stawiam sobie to tutaj. I to sobie tu stoi i jak skończę nagrywać, to po prostu schowam. Nie schowam, tylko wyrzucę.
To już na tyle w tym filmie. Jeżeli chodzi o początek, to chodziło mi głównie o to, żebyście podczas fery nie bawili się gdzieś tam na torach, nie przesiadywali tam, ponieważ może wam się zdarzyć taki przypadek jak mi. Ale jak widzicie, no żyję i jestem tutaj z wami, nagrywam dla was, więc jest fajnie. I jeżeli podobają wam się takie spontaniczne filmy, to łapki w górę, mile widziane, będę wiedział, że jest fajnie, że powinienem robić takich więcej, a nie jakieś takie ze scenariuszem wyreżyserowane, albo że po prostu zaplanowałem, co będzie. Dziękuję wam jeszcze serdecznie za oglądanie. Byłem z wami Janasty. Był z nami też gdzieś tam Kuba, który mnie kamerował. Do jego kanału link macie też w opisie. I dziękuję wam za oglądanie, no i pa pa. Którym przyciskiem? Widać mnie, ja widzę, że mnie widać. Jesteś pewien, że chcesz mieć to na My Story? Nagrywała się już, Boże, nagrywanie. Tak, jest nagrywane. Nie. Tak, ucho mnie boli. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Zbyt duży hałas!